tradycje remontowskie każdego dnia. Uczymy tańca ludowego. Są to zajęcia fotograficzne, są to zajęcia z filmu, są to zajęcia z wiedzy zbędnej, czyli majsterkowanie. To jest takie miejsce, w którym jak się raz wdepnie, to się już z niego wyjść nie chce. Załuski to gmina położona przy południowo-wschodniej granicy powiatu puńskiego. Zajmuje powierzchnię 112 km² i liczy ponad 5,5 tysiąca mieszkańców. Dogodne położenie przy krajowej trasie numer 7 sprawia, że ta rolnicza gmina rozwija się w sposób imponujący. Dzisiaj ta gmina ma już wskaźnik G. Dla niektórych to nie wiadomo, co to jest wskaźnik G. To jest dochodowość na jedną osobę. Gmina znana jest przede wszystkim z uprawy truskawek. Uprawiamy tak zwaną uprawę ekologiczną. To jest uprawa truskawek, malin, jeżyn i to zostaje u nas jako dziedzictwo. Nie każdy wie, że to właśnie tutaj rozgrywała się akcja jednego z najbardziej popularnych seriali telewizji polskiej Złotopolscy. Szkoły na terenie gminy to nie tylko nowoczesne budynki z dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową, ale również miejsca, w których podtrzymuje się tradycje polskiej wsi. Szkoła podstawowa imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Stróżewie jest tego najlepszym przykładem. Działa tu barwny i odnoszący sukcesy zespół ludowy. Kultywujemy tradycje rejmontowskie każdego dnia. Uczymy tańca ludowego, ludowej wycinanki. Śpiewamy, tańczymy, uczymy się tradycji polskiej wsi. Możemy liczyć na nauczycieli, na uczniów i na rodziców, więc dlatego w tej szkole jest tak przyjaźnie, jest tak wspaniale i tak barwnie i wesoło. W Załuskach powstało też koło strzeleckie, w którym przede wszystkim młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje i spędzać aktywnie czas. To znakomita odskocznia od elektronicznych gadżetów. Zgromadziliśmy po prostu wokół siebie ludzi, którzy mają zainteresowania militarne, którzy ewentualnie chcieliby w przyszłości służyć w mundurze. To jest młodzież, młodzież w wieku mniej więcej gimnazjalnym. I to jest młodzież nasza szkolna z terenu gminy Załuski. To jest coś, czym żyjemy, co kochamy, czym praktycznie funkcjonujemy i liczymy na to, żeby dzieciaki po całym tym szkoleniu miały jakieś przyjemne wspomnienia, no i też wyciągnęły z tego jakieś cenne umiejętności i wiedzę. W gminie działają też prężnie koła gospodyń wiejskich, jak to z Karolinowa. Jego członkowie zajmują się nie tylko kultywowaniem tradycji czy gotowaniem, ale również pomocą charytatywną osobom potrzebującym. Pogorzelcom pomogliśmy, którzy stracili dach nad głową. Organizujemy imprezy festyjne, rodzinne właśnie, festyjne dla dzieci. No, lubię wypiekać, torty lubię robić, pączki drożdżowe, rogaliki, które też trafiły na jakiś tam konkurs do Urzędu Marszałkowskiego. Jeździmy po całej Polsce i co roku przynajmniej minimum 3 wycieczki. Załuski to również gmina słynąca z przepięknych koni czystej krwi arabskiej. Jeśli ktoś kocha konie, koniecznie musi przyjechać do stadniny w Nowych Wrońskach. A ci, którzy mają nieco więcej gotówki, mogą nawet wziąć udział w aukcjach, które się tu odbywają. W tak prężnie działającej gminie nie mogło zabraknąć lokalnego centrum kompetencji, powstałego dzięki projektowi Mazowszanie. Z
Znajdujemy się w lokalnym centrum kompetencji w Karolinowie. Sala jest wyposażona w 5 stanowisk komputerowych i drukarkę 3D. Korzystają z niej dzieci z gminy i głównie wsi Karolinowo, ale również i z całej gminy dzieci przyjeżdżają na zajęcia. Się uczymy robić różne takie rzeczy na komputerach. Lubię grać w MSP. To jest taka gra, że się wymyśla konto i się zbiera Star Coins. Koniecznie zajrzyjcie do gminy Załuski. Zobaczycie, jak tętni życiem. Milanówek to miasto-ogród położone około 30 km od Warszawy w powiecie grodziskim. Mieszka tu około 15,5 tysiąca mieszkańców na powierzchni 13,4 km kwadratowego. Milanówek to rzeczywiście wyjątkowe miasto. Miasto, do którego bardzo wiele osób dąży i chciałoby tu mieszkać. Ci, którzy mieszkają, pewnie nawet nie doceniają tego, w jakim miejscu przepięknym mieszkają. Milanówek to takie powiedzenie, miasto jedwabiu i krówek, ale chyba przede wszystkim to miasto zieleni, bardzo fajnych ludzi i przepięknej architektury. To również miasto silnych kobiet, takich jak Felicja Witkowska, która przez wiele lat utrwalała życie miasta na kliszy fotograficznej. Jest to miasto ludzi niezwykle aktywnych i wymagających. Bardzo duża grupa to są artyści, inteligencja, bardzo dużo osób z zawodów wolnych i to widać na każdym kroku, ale również ludzie, można by powiedzieć, zwyczajni, mieszkający u nas, a pracujący często w różnych zakładach pracy, zarówno w Grodzisku, w Pruszkowie czy w Warszawie. W Milanowskim Centrum Kultury, nazywanym popularnie Kurnikiem, każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia, jakie realizujemy w Kurniku, to są przede wszystkim zajęcia manualne, ale to także szeroko pojęta edukacja kulturalna, bo są to zajęcia fotograficzne, są to zajęcia z filmu, są to zajęcia z wiedzy zbędnej, czyli majsterkowanie, gotowanie. Także szeroki wachlarz aktywności dla najmłodszych, dla młodzieży, ale także dla dorosłych. Przychodzimy po to, żeby uczestniczyć w zajęciach i żeby się dobrze bawić. Ja lubię wszystko w Kurniku. Ja lubię plastykę i technikę. Ja bardzo lubię lepić z plasteliny, z modeliny. W Kurniku jest świetnie! Członkowie zespołu Koszutosty to nie tylko wirtuozi muzyki. Za ścianą robimy hiacynty, robimy sobie kwiatuszki i tak wygląda mój hiacynt właśnie. Proszę uważać, kulki są bardzo delikatne. Będzie jeszcze trawka dookoła tego hiacynta i będzie wsadzony w doniczkę. Od września ubiegłego roku działa milanowska grupa filmowa Milanówek Kręci, która nagrywa filmy i zrzesza członków w bardzo różnym wieku. Mam na przykład 60-letniego uczestnika zajęć, który zawsze przychodzi, dzieli się z nami swoimi doświadczeniami. Zebraliśmy osoby, które interesują się kinematografią ogólnie. Zaczęliśmy od krótkich warsztatów dotyczących ogólnie historii kina, a później zaczęliśmy warsztaty związane z samą realizacją filmu. Cały projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze strony Działaj Lokalnie. Rozpisaliśmy projekt, dzięki któremu dostaliśmy właśnie dofinansowanie. Zakupiliśmy dzięki temu kamerę, czyli taką najważniejszą rzecz, żeby zrealizować film. Mikrofon oraz właśnie riga, czyli statyw naramienny. Milanówek to także znakomita sekcja łyżwiarstwa szybkiego, która odnosi liczne sukcesy nie tylko krajowe, ale i zagraniczne. Z naszej sekcji wywodzą się tacy medaliści olimpijscy jak Luiza Złotkowska, która zdobyła w Vancouver brązowy, a w Soczi srebrny medal, jak również Sławomir Chmura, który prowadzi sekcję też również łyżwiarską, wsparcie Grodzisk olimpijczych z Vancouver, też nasz wychowanek. A tutejsze lodowisko tętni życiem przez cały okres zimowy. W
mieście działa prężnie Miejska Biblioteka Publiczna, która przyciąga czytelników nie tylko księgozbiorem, ale także licznymi formami aktywności. A Milanowski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora organizuje ćwiczenia kondycyjne, spotkania organizacyjne, klub filmowy, a także lekcje języka angielskiego. Pani Mirciu, what's your name? My name is Mirosława. I jeszcze to kolejne zadanie, które mamy do wstawienia czasowi. W gminie działa lokalne centrum kompetencji. Cieszy nas szczególnie fakt, że przekazany w ramach projektu Mazowszanie sprzęt jest w pełni wykorzystywany. Nie muszę mówić, że drukarka 3D cieszy się największym powodzeniem. Chcemy nauczyć młodzież, jak modelować, tworzyć takie modele do drukarek 3D, czego się jeszcze nie robi. Myślimy, że jest to przyszłościowe, dlatego stawiamy duży nacisk na to, żeby te drukarki, które trafiły do nas, były wykorzystywane. Projekt jest tak stworzony, aby każdy mieszkaniec Mazowsza, zarówno małych miejscowości, wsi, ale też miasteczek, miał dostęp do komputerów, miał dostęp do internetu i mógł z niego szeroko korzystać. Nic dziwnego, że kto się tutaj urodził, nie chce stąd wyjeżdżać. A kto tu przyjeżdża, zazwyczaj zostaje.